Wolne głosy zagranica, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Czy sprzedaż rafinerii w Gdańsku Arabom to dobry pomysł? Dlaczego dochodzi do połączenia Orlenu z Lotosem? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w programie. I witam się z naszym gościem, a jest nim pan redaktor Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. PKN Orlen łączy się ze spółką Lotos, ale ma to swoją cenę. Żeby Komisja Europejska pozwoliła na tę fuzję, to Lotos musi wyprzedać część swojego majątku i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że 30% rafinerii w Gdańsku zostanie sprzedana Saudyjczykom, a także, że 400 stacji paliw Lotosu zostanie sprzedana węgierskiej spółce. Czy to duża strata, panie redaktorze? Jak pan ocenia te dzisiejsze nowiny? Przede wszystkim tutaj trzeba uporządkować pewne fakty, bowiem o tym, że Lotos, czy raczej aktywa Lotosu będą musiały zostać odsprzedane, żeby zrealizować połączenie tejże firmy z Orlenem, wiedzieliśmy już od zeszłego roku, kiedy została wydana zgoda warunkowa Komisji Europejskiej na taką fuzję. I co ważne, taką tajemnicą poliszynela dla urzędników europejskich jest, że Komisja Europejska nie wydaje zgód warunkowych, jeżeli nie są wskazani czy potencjalnie zarysowani możliwi nabywcy. I to, że Orlen ma pewien katalog spółek, które byłyby zainteresowane tymi bądź to uprawnieniami rafineryjnymi, czy stacjami Lotosu, to już właśnie wiedzieliśmy mniej więcej od roku. Tak per facta concludentia, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy jest to korzyść, czy strata, przede wszystkim oczywiście te aktywa są odstępowane na zasadzie rynkowej, to jest sprzedaż, więc tutaj trudno mówić o stracie dla spółki, bowiem tutaj po prostu przenosi własność części swoich aktywów na inne podmioty. Tak samo warto zauważyć na pewne zobowiązania wzajemne, które są połączone z tymi transakcjami, jakie zostały dzisiaj przypieczętowane, czyli na przykład tutaj odkup stacji w MOL-u, stacji paliw, oczywiście w rynkach takich jak rynek słowacki. Natomiast czy to będzie korzystne, czy nie dla Orlenu, to pytanie tak naprawdę będzie możliwe do tutaj udzielenia odpowiedzi dopiero w przyszłości, bowiem samo połączenie tych dwóch spółek, tu odpowiadam na pytanie pana redaktora, dlaczego to jest robione. Samo połączenie tych dwóch spółek ma stworzyć pewien potencjał dla Orlenu do gry w najwyższej lidze europejskiej, jeżeli chodzi o segment spółek z multienergetycznych, można tak powiedzieć. Bo to Orlen już nie jest w tym momencie spółką tylko z sektora ropy, ale też spółką elektroenergetyczną, spółką, która ma aspiracje do bycia aktywnym uczestnikiem, czy wręcz narzędziem transformacji energetycznej. Więc mamy tutaj szereg wyzwań, które stoją przed Orlenem i taka agregacja potencjału jest pierwszym krokiem do sprostania tym wyzwaniom i do wyjścia Orlenu naprawdę, jeżeli chodzi o konkurencję z czołówką europejską. Natomiast, żeby to się udało, potrzebne jest coś więcej niż sam tylko potencjał drzemiący w aktywach. Potrzebne jest skuteczne zarządzanie, potrzebna jest wizja, potrzebna jest długoterminowa strategia. No i te czynniki, dopiero kiedy je poznamy, dopiero kiedy minie trochę czasu, żebyśmy ocenili, jak na przykład przeszła synchronizacja czy unifikacja między teraz aktywami Orlenu, które wejdą w skład grupy w połączeniu z Lotosem, no to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy to jest strata, czy to jest korzyść. Wiemy na pewno, że Orlen ma teraz niesamowitą szansę. To, co zrobi z tą szansą, jest już kwestią otwartą, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i co najwyżej monitorować oraz recenzować pewne kroki, jakie podejmowane są na drodze do stworzenia w Polsce pierwszego takiego potężnego europejskiego koncernu multienergetycznego. 30% rafinerii w Gdańsku zostanie sprzedana saudyjskiej firmie Saudi Aramco, także to reżim Arabii Saudyjskiej będzie kontrolował tyle procent polskiej rafinerii. Co to jest za spółka Saudi Aramco? Bo jest to niewątpliwie naftowy czempion.
Jest to naftowy champion, jest to jedna z najbogatszych spółek na świecie w ogóle, jeżeli chodzi o zasoby. Jest to jedna z kluczowych spółek naftowych, jeżeli chodzi o sektor oil and gas. Natomiast jest to też spółka, która nie jest nowa na polskim rynku. My z Saudyjczykami współpracujemy, my poszerzamy sobie miejsce tutaj, jeżeli chodzi o możliwości bytności podmiotów z tego kraju na polskim rynku, gdyż równolegle do planów połączenia Lotosu i Orlenu toczą się plany dotyczące zmniejszenia udziału ropy rosyjskiej w naszym miksie produkcyjnym, jeżeli chodzi o rafinerię, jeżeli chodzi o przetwórstwo tego surowca. I tutaj państwa arabskie są jednym z dobrych partnerów, są jednym z dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi właśnie o możliwości dostaw tego surowca, tak żeby minimalizować wpływ rosyjski. I my jako Polska tutaj zawieramy odpowiednie umowy. No i w takie właśnie w akwizycje dotyczące uprawnień rafineryjnych na rafinerii w Gdańsku, czyli w zasadzie najnowocześniejszym takiego rodzaju obiekcie w Europie, no to jest coś o niesamowitej wadze strategicznej. To znaczy to są aktywa, które powinny być otoczone szczególną opieką i szczególną tutaj nadzorem, jeżeli chodzi o to, kto będzie nimi zarządzał. Stacje benzynowe, stacje paliw to jest pomijalnie mało istotne aktywa, jeżeli chodzi o całość strategii takich spółek jak Lotos czy Orlen, czy połączony właśnie Orlen i Lotos. Natomiast uprawnienia rafineryjne do tak dobrze pracującej jednostki jak jednostka w Gdańsku, no to już jednak jest coś o bardzo wysokim ciężarze gatunkowym. Natomiast ukłon w stronę Saudyjczyków i tutaj wyjście we współpracy Saudi Aramco moim zdaniem można odczytywać pozytywnie jako właśnie sygnał do zwiększenia obecności saudyjskiej spółki na rynku polskim, co może mieć niebagatelny i pozytywny wpływ na naszą właśnie dywersyfikację dostaw ropy do naszego kraju, bowiem jeżeli chodzi o gaz, no tutaj jesteśmy w dosyć dobrym położeniu, ale cały czas ciąży nam jeszcze uzależnienie od rosyjskiej ropy i to jest o tyle trudniejsze, że jeżeli chodzi o gaz, no to on wydobywany w zależności tutaj niezależnie od miejsca na świecie jest mniej więcej tego samego składu. To jest głównie metan. Natomiast ropa naftowa, która jest wydobywana w różnych miejscach na świecie, różni się składem chemicznym, na przykład zawartością siarki. I to pod tym względem, jeżeli chodzi właśnie o ten skład ropy naftowej, można dostosować surowiec do przerobu w rafineriach w poszczególnych państwach. Polskie rafinerie są dostosowane do przerobu ropy rosyjskiej i to utrudnia tutaj dywersyfikację, bowiem używanie innego surowca, takiego czystego powiedzmy, byłoby tutaj potencjalnie szkodliwe dla urządzeń rafineryjnych. Dlatego trzeba ropę mieszać, trzeba zestawiać różne możliwości gatunkowe i różne opcje gatunkowe tejże ropy, żeby kontynuować po prostu proces dywersyfikacji. Tutaj Saudyjczycy, którzy oferują ropę, jaka była już dostarczana do polskich rafinerii, są pewnym rozwiązaniem tego problemu politycznego i energetycznego jednocześnie, więc myślę, że można to potraktować w sposób pozytywny. Kolejna sprawa, panie redaktorze, czyli system ETS, ponieważ w Polsce, w polskiej debacie publicznej coraz więcej mówi się o unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli właśnie systemie ETS. Rząd mówi, że to właśnie ze względu na ten system inflacja jest tak wysoka, czy że jest to jeden z powodów wysokiej inflacji. Są nawet w obozie rządzącym politycy, którzy mówią, że Polska powinna wycofać się z udziału w tym systemie ETS, ale zacznijmy tę historię od początku, czyli czym jest ETS, unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2? W bardzo prostych słowach, system ETS jest to jedno z narzędzi polityki klimatycznej Unii Europejskiej, które polega na tym, że podmioty działające w niektórych sektorach, na przykład w energetyce, są zobowiązane do wykupu takiej ilości uprawnień, jaka odpowiada ich emisji. To znaczy, jeżeli na przykład elektrownia Bełchatów emitowała 30 milionów ton dwutlenku węgla, to spółka zarządzająca tą jednostką musi wykupić uprawnienia do emisji tychże właśnie 30 milionów ton. Te uprawnienia to są instrument finansowy w formie elektronicznej, które opiewają właśnie na tutaj transzę jednej tony. I jedna tona w tym momencie to jest koszt około 80 euro. Więc mówiąc tak skrótowo, system handlu emisjami polega na tym, że z jednej strony podmioty muszą wykupywać te uprawnienia do emisji, więc mają bodziec finansowy związany z takim pchaniem ich ku niskoemisyjności. Z drugiej zaś strony te uprawnienia są sprzedawane na aukcjach organizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. I pieniądze pozyskiwane ze sprzedaży tych uprawnień wędrują z powrotem do budżetów państw.
Więc kraje, które handlują takimi instrumentami, mają środek nacisku na własne spółki, żeby dążyły do niskoemisyjności, ale z drugiej strony mają też fundusze, które mogą zostać użyte do pewnych, czy to łagodzenia skutków tego systemu, czy też do wspierania transformacji ku zeroemisyjności. Natomiast w obecnym kształcie ten system powoli stał się przeciwskuteczny w gospodarkach wysoce emisyjnych, takich jak Polska, bo Polska, jeżeli chodzi o na przykład sektor energetyczny, ma emisję mniej więcej trzykrotnie wyższą od średniej unijnej, jeżeli chodzi o intensywność emisji, czyli żeby wygenerować 1 kWh energii w Polsce, my potrzebujemy trzykrotnie wyższej emisji niż przeciętne państwo unijne, ale też trzykrotnie większej liczby uprawnień. No i to rodzi problemy. Tak wysokie ceny uprawnień, jakie są obecnie, no nie były przewidywane przez analityków. To jest coś, co się wymsknęło, jeżeli chodzi o prognozy, bowiem w tym momencie, jak wspomniałem, jedno uprawnienie do emisji jednej tony CO2 kosztuje około 80 euro. Jeszcze 12 miesięcy temu kosztowało 30 euro. 5 lat temu zaledwie 5 euro. Polski system elektroenergetyczny nie był przystosowany do tego, że te pozwolenia do emisji skoczą aż tak wysoko. Natomiast w tym momencie no, jesteśmy w takiej kryzysowej sytuacji, gdzie w odbiorców indywidualnych uderzyły właśnie te koszty związane z systemem handlu emisjami. Spółki elektroenergetyczne są odsysane z pieniędzy, bowiem muszą je przeznaczać na wykup tych instrumentów. No i w zasadzie jest to taka sytuacja patowa i szuka się na poziomie rządowym, czy też do pewnego stopnia na poziomie unijnym rozwiązań. Tylko że deklaracja opuszczenia systemu handlu emisjami nie jest żadną poważną deklaracją. Ten system jest zasadzony na dyrektywie ETS, która jest prawem wspólnotowym, prawem unijnym. Państwo członkowskie Unii Europejskiej bez odpowiednich umocowań w akcie normatywnym nie może wyrzec się obowiązywania tego aktu, nie może wyjść spod jego rygorów. To nie jest możliwe prawnie. Jeżeli na przykład byśmy przestali płacić, kupować te uprawnienia, co stworzyłoby pewien chaos prawny, to Komisja Europejska poprzez Trybunał Sprawiedliwości może na nas nałożyć kary. I będziemy po prostu płacić pieniądze do unijnego budżetu, które mogą być potrącane na przykład w trakcie tutaj poboru środków unijnych po stronie polskiej. I to jest rozwiązanie, które się pojawia jako możliwa recepta. Natomiast byłoby to takim zagraniem bardzo, można powiedzieć, wątpliwym prawnie, ale też wątpliwym gospodarczo, bo powiedzmy, że mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie koszty ETS-u, koszty handlu emisjami przyjąłby budżet państwa, a nie poszczególne spółki. No to nie jest do końca optymalne rozwiązanie, ale jest tak, takie głosy się pojawiają też w Polsce. Natomiast jeżeli chcemy tutaj zrzucić z siebie już na trwałe rygory handlu emisjami, to powinniśmy redukować te emisje. Powinniśmy dążyć do tego, żeby emisyjność polskich spółek elektroenergetycznych była jak najniższa, bo ten, kto nie emituje, nie płaci. I to jest też powód, dla którego tak mało państw członkowskich Unii Europejskiej rozumie i wspiera polskie argumenty w zakresie potencjalnej reformy systemu handlu emisjami. To znaczy nasze uwagi co do węgla, co do obrony tego surowca, co do opierania swojej gospodarki właśnie na tym nośniku energii nie są już zrozumiałe, bowiem państwa unijne przeciętnie mają znacznie niższą emisyjność niż Polska, jeżeli chodzi o intensywność emisji i po prostu nie rozumieją naszych zarzutów, o wiele bardziej troszczą się o ceny gazu niż o ceny pozwoleń do emisji gazów cieplarnianych. Panie redaktorze, opozycja mówi, że rząd tak naprawdę powinien być wdzięczny temu, że wdzięczny Unii Europejskiej za to, że funkcjonuje system ETS, ponieważ te pieniądze z tytułu opłaty za emisję CO2, które płacą polskie firmy i idą do polskiego budżetu. Na ile ten argument jest zasadny, ponieważ rząd odbija właśnie takie myślenie i mówi, że no dobrze, że częściowo tak jest, ale musimy dokupywać od innych krajów także dużo tych uprawnień. Znaczy ja bym w ogóle tego nie postrzegał w kategorii jakiejkolwiek wdzięczności. To znaczy to jest instrument prawa wspólnotowego, prawa unijnego i jest to jeden z wielu instrumentów, które Unia Europejska wdraża lub planuje wdrażać, jeżeli chodzi o swój taki, można powiedzieć, fundament obecny, czyli właśnie politykę klimatyczną. I to jest instrument, który nam ciąży szczególnie, jeżeli chodzi o gospodarkę, gdyż no, mamy wysoką intensywność emisji, jak wspomniałem, i nie radzimy sobie z tym, żeby tę intensywność zmieniać w sposób zadowalający, tak żeby schodzić z obciążeniami finansowymi dla naszej gospodarki. Niestety, no, myśmy przespali te 30 lat, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Można też zastanawiać się, jak zostały rozdysponowane te środki, które pochodziły z systemu handlu emisjami, bo było ich dużo, to jest około 60 miliardów euro, jeżeli dobrze pamiętam, złotych w ciągu ostatnich
ostatnich kilkunastu lat, to są duże środki. Za to można naprawdę zmodernizować dużą część energetyki. Natomiast jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy ten problem z ETS-em. On jest obciążony pewnym takim ryzykiem spekulacji, bowiem do handlu uprawnieniami emisji są dopuszczone nie tylko te podmioty, które muszą wykupywać te instrumenty, żeby funkcjonować, ale też na przykład instytucje finansowe. No i pytanie, co z tym zrobimy? To znaczy, ja uważam, że akurat argumenty rządu w sprawie reformy systemu handlu emisjami dotyczące tego, żeby nie dopuszczać do handlu uprawnieniami instytucji, które nie muszą posiadać takich uprawnień, jest słuszne. To znaczy, to odsiewa ryzyko spekulacji. Natomiast oczywiście Komisja Europejska w osobie komisarza Timmermansa twierdzi, że jest to urynkowienie tego systemu. No z tym, że takie sytuacje jak trzykrotny wzrost cen uprawnień do emisji, jaki odnotowaliśmy w zeszłym roku, no trudno nazwać takim swobodnym rynkowym działaniem. Tutaj jest pewna spekulacja, jest pewien bodziec, który wynika nie tyle z zasad rynkowych, co po prostu z pewnej nieczystej gry, jeżeli chodzi o dany instrument. No i to jest coś, co nam w tym momencie ciąży. No niestety jest to moim zdaniem niepokojąca tendencja, gdyż Unia Europejska w swojej transformacji energetycznej zamierza tylko podnosić te ambicje, jakie stawia poszczególnym państwom członkowskim. Natomiast Polsce zależy na tym, żeby ta transformacja była przede wszystkim sprawiedliwa. I to jest coś, co myślę nie jest oceniane z perspektywy Brukseli, żeby to właśnie usprawiedliwić, w sensie tym rozłożyć koszty i ciężary związane z tym procesem transformacji na pewne raty, czy w ten czy inny sposób, tak by ten proces nie wywołał potężnej reakcji społecznej w postaci na przykład oburzenia ludzi, którzy muszą płacić znacznie więcej za energię, gdyż taka reakcja to jest paliwo dla populistów, to jest najlepszy sposób do tego, żeby ta transformacja została albo spowolniona, albo nawet zatrzymana. Panie redaktorze, dosłownie na sam koniec zapytam, czy taki odpowiednik systemu ETS funkcjonuje w innych krajach, bo rząd mówi, że ten system ETS hamuje polską gospodarkę, a rozwijają się te gospodarki, które nie są skrępowane takim systemem, na przykład chińska. Taki odpowiednik funkcjonuje na przykład właśnie w Chinach, które wprowadziły w wrześniu ubiegłego roku własny system handlu emisjami wzorowany na europejskim, ale mogę Państwu zdradzić taką ciekawostkę. Pierwszy system handlu emisjami dotyczący emisji związków siarki został zaprojektowany przez ludzi z otoczenia Ronalda Reagana. To właśnie konserwatywna ekipa Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, stworzyła ten model tak zwanego cap and trade, czyli model biznesowy polegający na tym, że kto emituje, ten płaci. I to jest takie quasi-rynkowe rozwiązanie pozwalające naprawdę limitować tę emisję, redukować ją i jednocześnie manewrować pewnymi finansami, które mogą być przeznaczone na proces transformacyjny. To nie jest nowe rozwiązanie, to nie jest oryginalnie wymyślone rozwiązanie Unii Europejskiej, natomiast mamy tutaj do czynienia z pewnymi ryzykami, które są właściwe tylko dla unijnego systemu handlu emisjami. Bardzo dziękuję. Pan redaktor Jakub Wiech z portalu Energetyka24 był naszym gościem. Dziękuję również. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia.